Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa 2.0. Dzień dobry, witam wszystkich. O, co ty tu robisz? Co to był za atak, ty panie Endermanie? Proszę się stąd wynieść, to nie zapraszał pana nikt na śniadanie. Dobra, dzień, do widzenia. Chciałem powiedzieć dzień dobry, do widzenia. Dobra, nie żyje, ale dał mi 3 perły w ogóle. Jaki to jest w ogóle donate, ale myślę, że dzisiaj mi te 3 perły mogą się przydać, ponieważ dzisiaj plan jest, widzowie, zacny. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale na ostatnich odcinkach zrobiliśmy tunel. Tunel, który prowadzi do Palionowa, dzięki czemu możemy się tam dostać niepostrzeżenie, po prostu jak cicha myszka wkroczyć w, prawda, jak to się mówi, w zamczysko złego pana, czyli w tym momencie taty hejtera. Ten tunel już jest troszkę w torach, że tak powiem, wyłożony, ale nie całkowicie, trzeba to jeszcze dorobić, z tym, że jeszcze jak tutaj patrzę na te tory, ja zacząłem z tamtej strony robić tory, to zrobiły tory Milki i tutaj jest taki problem, błąd mały, który jeszcze nie powiedziałem, że jest błąd, a może później, dobra, na razie wam nie mówię, później powiem, ja idę po nią i tutaj z nią przyjdziemy jej zdradzę, jaki jest błąd w tych torach, których ona zrobiła. I dlaczego one są nie są zrobione poprawnie. Dobra, w takim razie idziemy do Emilii, ponieważ dzisiaj potrzebuję jej pomocy, ponieważ jest bardzo ważny temat, ale zaraz się dowiecie o tym, jak jej to również będę tłumaczyć. A więc tak, wchodzimy tutaj. Środka, bo że tu mam odruch wymiotny. Dobra, jadą wozy kolorowe taborami, jadą wozy kolorowe wieczora. O, hej, tam. Cyganie! Nie, co to było za psych. Ale tak! Wiatr cygański, wierny kompan ich podróży. Dobrze. To była jakaś cygańska piosenka, naprawdę? Tak, no. I to naprawdę tam jest cyganie. Tak, 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 Maryla Rodowicz, no ja do wozy kolorowe, słuchaj. Serio? Klasyk. Prawda, tak jest, tak jest. Nie wiedziałem, dobra. Nieważne, słuchaj, przyszedłem dzisiaj do ciebie, ponieważ jest, że tak powiem, sprawa. Jaka sprawa? Słuchaj, mam pewien plan. Plan, który jest... sprytny, sprytny plan, ale do tego będę potrzebować Renaty. Ktoś powiedział Renata? Halo, czy ktoś wezwał Renatę? Czy ktoś... Halo? Renata? Teraz tak, oglądałaś taką bajkę. Czekaj, ten, coś tam, klub myszki Miki, tak. Hej, Renata! Dobra, idźcie przebierz, potrzebujemy Renatę. Jadą wozy kolorowe na taborami, jadą wozy kolorowe. Dobra, czekaj. Tak, tak. Skupmy się. No. Nie mogę patrzeć na tego skina. A przepraszam, jest pan zainteresowany ofertą fotowoltaiki? Nie chcę żadnej fotowoltaiki, daj mi święty spokój. Chodź. Chodź, muszę ci coś pokazać, chodź. Bo zaraz ci powiem, jaki jest plan. Najpierw musimy wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, którą powinienem wyjaśnić z Milki, ale dobra, ty to też Milki, więc jakby... Nie znam jej. Co, nie znasz Milki? Nie znam Milki. Dobra, to jej przekażę po prostu, jak będziesz z nią miała kontakt, że tutaj trzeba... Poka. Co? Poka. Patrz, widzisz te tory? Co? Tu jest pewien problem. Wiesz, że jak się tutaj... Wiem. Co wiesz? Ale to ty musisz to zrobić. No, że tutaj nie może być tego, tylko po prostu musi być przycisk, który się naciska. Nie, nie o to jedziesz. Mi chodzi. To też jest błąd, ale to nie o to chodzi. Jak tu postawisz wózek, nie? No. I przypadkowo, by ci wózek odjechał. No. Nie? No. To on się zatrzyma. No. Czemu? No bo tutaj on bez człowieka zatrzymuje się w tym miejscu i nie sięga tego. A tak nie powinno być, bo powinno to zażreć, pojechać do końca i tam się odbić i wrócić z powrotem. Nie pamiętasz, jakie ja mam kolejki? One bardzo są takie, jakby to powiedzieć... No dobra, to co zrobisz? No, ja tego nie umiem. Ja chciałam ci pomóc, jeszcze narzekasz. Nie, ja tylko chciałem ci wytłumaczyć, gdzie zrobiłaś błąd, żebyś wiedziała na przyszłość i... Dobra, nie rycz, bo mnie denerwujesz. Bo... Dobra, chodź. Dobra, nie. Idę. Chodź, słuchaj, sprawa jest taka. Ja przygotowałem sobie na dzisiaj trochę smarów. Mam kapkę katar, to są smary. Widzisz? Takiego smara mam. No i takich smarów mam zdecydowanie więcej na dzisiaj. Ponieważ, słuchaj, sprawa jest taka. Potrzebuję ciebie, żebyś zagadała dzisiaj starego, nie? Ponieważ ja w tym momencie tymi glutami obsmaruję mu i ratusz, i jego skina, jego głowę na ratuszu, tam wszystko mu obsmaruję. Robimy dzisiaj, plan, no. Dzisiaj robimy, dzisiaj jest akcja glut. Okej, akcja glut, moja ulubiona akcja. Dobra. No więc będzie dzisiaj glutowane. Dobra, super. I spróbuj mu sprzedać fotowoltaikę. może będzie chciał. Okej. No i chyba tyle. Czekaj, ja coś ci chciałem jeszcze powiedzieć, że pamiętam co. Że ładnie wyglądam?
To zdecydowanie nie, bo była taka rymowanka, mój tata mi ją kiedyś powiedział, czekaj, to ci muszę pokazać, glutem ci pokażę, patrz. Jest tak, kropka, kropka, kreska, no. Kreska, i teraz powinienem to objechać dookoła, nie? Taką no. Jakby linią, żeby to powstała taka jakby głowa, i jest kropka, kropka, kreska, kreska, oto fotografia twojego pyska. Bardzo wymowna cisza. Możemy kontynuować akcję glut. Okej. Okay. Ja pierniczę. Akcja była więcej niż tysiąc słów. Dobra, słuchaj, możemy lecieć. Ja lecę tunelem, muszę go sprawdzić. Choć musimy sprawdzić, czy tam gdzieś później nie ma jakichś błędów jeszcze konstrukcyjnych. No, czy się przypadkiem je ten... Dobra, idź przodem, będę w ciebie celował. Nie, dobra, żartowałem, nie będę. Nie, dobra, słuchaj. Czy jesteś jako Renata przygotowana na konfrontację z ojcem? Kurczę, oczywiście, że tak. I co mu powiesz? Jakie będą tematy rozmów? Słuchaj, no co, no przyjdę do niego i powiem mu tak, Darek. I on, Renatka, a ja, Darek. Musimy porozmawiać. No i wiesz, nie, tam po prostu swoje, coś tam o Adrianku i tak dalej, pociśniemy. Że jest głupi i w ogóle, że zniszczył mi całą psychikę oraz całą naszą rodzinę i że Adrian w ogóle jest przez niego... poszkodowany. Mm-hmm. I co, no? Jakoś pociśniemy, bo to spokojnie się, bo nic nie martw. Naprawdę luz, nie? O, widzisz? I to się dzieje właśnie z tymi wózkami. Dziękuję, że mnie popchałeś. No i widzisz? I znowu się zatrzymałaś. Tu jest po prostu wada konstrukcyjna. Wiesz co? Ty jesteś wadą konstrukcyjną. No to widzisz, tu jest wada taka, że to nie pojechało dalej. Dobra, musimy dojść do końca. Dobra, za długi tunel. Widzimy się na końcu tunelu, widzowie. Dobra, słuchaj mnie. Renata. Słuchaj, Renata, chodź. Idziesz ze mną. Idę. Słuchaj, akcja jest taka, ponieważ tata hejtera prawdopodobnie jest gdzieś tam koło ratusza. I teraz tak, słuchaj, bardzo ważne jest to. On nie może mnie zauważyć. To jest najważniejsza rzecz. Ponieważ on nawet nie wie, że ja tutaj jestem, bo ja uciekłem z jego więzienia. On mnie uwięził. Więc teraz musisz go tak zagadać, że jak on mnie zobaczy, to będzie chciał mnie zniszczyć. On mnie najbardziej nienawidzi chyba, wiesz? Dobra. Więc musisz go skutecznie zagadać i teraz tak, idziemy razem jak najdłużej i ja się gdzieś tam ustawię i po prostu ja poczekam, aż ty go zagadasz i po prostu ja robię akcję, nie? Akcja musi być szybka. Akcja, grawitacja, wiesz o co chodzi, nie? Dobra, no to rozumiem, słuchaj. Jest w ratuszu, widzę go w ratuszu. Ja czekam tutaj w tym miejscu, tu, nie? Będę cię obserwować, będę miał cię na celowniku, jakby ci się zachciało uciekać w drugą stronę. Dobra? Dobra. I lecisz, no i gadasz. Akcja, grawitacja, ogień. Dobra. Może, ogień. Wiesz, to zrób? Stań tu pod balkonem, bo widzę, że on jest tym. I krzycz z pod balkonu. Dobra, zrobię to. Z awanturą ma być, kurde, ma być zdenerwowany. Ogień, dajesz. Dariusz? To mówi? Halo? Jeszcze nie poznałeś mojego głosu, tak? No oczywiście, że ja. Chodź tutaj, na dół, w tej chwili. Dariusz? Dobrze, tak zrobię. Co? Znowu to samo. Ileś no co znowu to samo? Prosić, po prostu. Co chwilę masz do mnie jakiś problem, kobieto! Dariusz, to jest po prostu straszne to, co ty robisz, rozumiesz? Nie będziemy tu się kłócić i krzyczeć, bo zaraz to usłyszę. Dobrze, to chodź do ratusza w takim razie. Dobrze, idę. Zapraszam. Ale nie wejdziesz do ratusza, młoda damo, bo zobaczysz, że mamy tutaj taki zakaz. Wchodzę, weszłam i co? Stało się coś? Nic mi się nie stało. O. Dobra, jesteś debil. Jest, udało się, dobra, weszli tam. Okej, w takim razie robimy obsmarowanie skina, uwaga, robimy tak. Jazda do góry, najpierw głowę, głowa najważniejsza do obsmarowania. A więc tak, robimy szybki, losowy smar na głowie, mamy to. Teraz tu robimy, co tam jest za strzały, co to za strzały są? Kto tam strzelał? Co tam się wyprawia? Dlaczego oni się tam strzelają? Czekajcie, muszę odciągnąć jego uwagę. Rozbiję mu szybę. Dlaczego oni się tam strzelają? To nie miała być aż taka awantura. Ja mam nadzieję, że tam nikt nie ucierpi. O, jak ucierpi, to nie będzie miło. Dobra, czekajcie, robię szybko tego smara. Ej, dobra, nie mogę wyskoczyć tu. Nie mogę tu wyskoczyć. No, podskocz. No nie mogę tu wyskoczyć. Dobra, tu. Jesteśmy, okej. Okay. Teraz tu, świetnie. Dobra, teraz smarujemy z drugiej strony głowy. Z drugiej strony, okej, tutaj. Tu. Pyk. Ale zrobiliśmy mu takie włosy. Takie glut włosy. Dobra, robimy tu, przeskok na to. Raz tu, pyk, przeskok na to. Raz robimy tu. Tak mu odglucić trzeba mordę całą. Dobra, świetnie. Dobra, i to mamy zrobione. I teraz słuchajcie, robimy tak. Pyk, tu. I lądujemy na dachu. Teraz
teraz tu, dobra. Jesteśmy na dachu i robimy obsmarowanie głowy. Teraz w ratuszu. Dobra, już kończą mi się te gluty. Nie jest dobrze, ale obsmarujemy to, starczy nam. Czemu oni się tam strzelają? Co tam się wyprawi? RYLOTA! Nie tak do szału doprowadzasz, naprawdę. Nic się kobieta, nie nałożyłeś, tyle. Kobieta, mam nie, ciebie dosyć po drugim nosie! Ja też mam dosyć, słuchaj, ty myślisz, że co? Ale Renata, ale kto? No, ty! Ale kto pytał? Ty. Renata! Ty. Ale... Dobra. Dobra, widzowie, skończyłem. Mamy to z głowy, zrobiliśmy. Jest, wykorzystałem całkowicie wszystko, co miałem. Dobra, usuwamy się w cień, teraz tak, wchodzę tu. Widzimy się w sądzie. Jak widzimy się w sądzie? O co? O jaki sąd? O co tam chodzi? Poczekajcie, ja jestem schowany, widzę tata hejtera wychodzi. Nie wiem, gdzie jest mama. Gdzie ona poszła? Dobra, tata hejtera tam jest przed. Ale gdzie jest mama? Gdzie jest mama hejtera? Co jest grane? Gdzie oni są? Zgubiłem ją. O nie, nie jest dobrze, co się z nią stało? Nie, dobra, gdzie jest Milki? Ej, halo. Tak być nie może, tu się jakiś wydał cyk, on tam ją zabił czy coś? O nie, idzie tu. Jezu, chodź tu. Tylko jestem szybko, staram się mu uciekać. Chodź tu. On jest taki zły. Chodź tu. Stary, zapraszam tu na dół. Mamy przerąbane. Ja chyba przesadziłam. A co, czemu się tam strzelaliście? Co się tam stało? No bo on się wkurzył. Jak się, ale na co się wkurzył? Ale w ciebie strzelał? To było powiedziane. Tak. No jak, no i ty to przeżyłaś, jak on w ciebie strzelał? No. Tak, bo my cały czas po prostu, tak wiesz, były takie szoty ostrzegawcze. On tutaj cały czas chodzi mnie szukać. Szybko. A widziałaś głowę jaką ma ogluconą? Dzian, to było dobre, naprawdę bardzo cię podziwiam. Dobra, to jest szybko. Bardzo dobre, ale musimy teraz wracać. I teraz słuchaj, bardzo ważne jest to. Szybko, bo mnie nie może zauważyć tutaj. No to szybko, no. W ten tunel dawaj. Czekaj, bo ja widziałem, że tutaj też masz tunel. Tak. Idź, uciekajmy twoim w takim razie. Tu, szybko, dobra. Jestem. Idzie jak. Ty nie masz elytry? Nie mam elytry. Chodź, dobra, akcja udana, oglucona głowa. Myślę, że spisałeś się jako Renata cudownie. Najważniejsze. Dziękuję. Cicho, on tu idzie gdzieś. Szuka nas, dobra. Szuka. Uciekamy na palny dowód. Renata, co ty zrobiłaś? Nie, uciekamy!